zapakowane, super, teraz robię zdjęcie. To zawsze trwa kilka sekund. Jak widzicie, nic nie jedzie. Nazywam się Bart Staszewski, jestem aktywistą LGBT z Polski. Mam 30 lat i mieszkam w Warszawie. To jest znak, którym jeżdżę do miejscowości, które przyjęły okropne uchwały, homofobiczne uchwały anty-LGBT, powszechnie znane jako strefy wolne od LGBT. Miejscowość za miejscowością zaczęły je przyjmować. Zaczęliśmy myśleć o tym, co możemy zrobić jako aktywiści. No niestety komentowaliśmy tylko to do mediów, że to jest okropne, haniebne. I w pewnym momencie wpadłem na pomysł, że skoro te gminy tak bardzo się cieszą, że są strefami wolnymi od LGBT, pozwolę im to zwizualizować. Po prostu zamontowałem go przy kilku miejscowościach, robiąc zdjęcie, a potem doszedłem do wniosku, że być może do tego projektu należałoby zaprosić też mieszkańców LGBT, żeby dać im głos i żeby powiedzieli, co o tym myślą. W Polsce nie mamy małżeństw jednopłciowych, nie mamy adopcji i nie mamy ochrony przed mową nienawiści dla osób LGBT, czyli można powiedzieć totalne bzdury na nasz temat. Często słyszymy porównania w telewizji publicznej, państwowej telewizji, do tego, że jesteśmy pedofilami. Mówi tak o nas, mówił arcybiskup Kościoła Polskiego, katolickiego, że jesteśmy tęczową zarazą, a polski prezydent mówi o nas, że jesteśmy ideologią LGBT. To są postępowania o wykroczenie drogowe, którym jest zawieszanie znaku bez zgody zarządcy drogi. To są działania, które mają na celu zastraszyć aktywistów, zastraszyć tych, którzy odważają się mówić na temat tego, co się dzieje w Polsce, komentować sprawy polityczne. Chodzi o to, żeby ich zrujnować finansowo, chodzi o to, żeby przeciągnąć te procesy najdłużej jak się da. Jedziemy do Płocka w geście solidarności z oskarżonymi. Dzisiaj zaczyna się pierwsza rozprawa sądowa. Dziewczyny, które rozwieszały naklejki z tęczową Matką Boską, które miały urazić uczucia katolików. Ty nigdy nie będziesz szła sama! Nigdy, ty nigdy nie będziesz szła sama! No i żeby hasło nigdy nie będzie szła sama nie pozostało tylko hasłem, no jest bardzo dużo ludzi i stoimy solidarnie z nimi. Mam wrażenie, że tylko w ten sposób możemy doprowadzić do zmiany, czyli głośno mówiąc, trochę ryzykując głośno mówiąc, o tym, co się dzieje w Polsce. Potem możemy usłyszeć od premiera Polski, że na przykład, nie wiem, tworzymy deepfake i że nasza działalność szkodzi Polsce. Wydaje mi się, że taką najważniejszą cechą, którą mam, która mi pozwala działać, to jest pewna zadziorność. Nie dam się schować do szafy z powrotem, tak jakby sobie to życzyło Prawo i Sprawiedliwość. Akty homoseksualne są grzeszne, a orientacja, że ona jest, trzeba ją leczyć. To jest potworne, zwłaszcza dla osób LGBT, takich jak ja, które muszą tego słuchać i nie mogą nic zrobić.